Cześć. O, piękny październikowy poranek nad dużym stawem karpiowym. Ja jestem tutaj po to, aby przygotować go do odłowu, który jest zaplanowany na jutro. Popatrzcie, jak ten staw pięknie wygląda. Wygląda prawie jak zbiornik naturalny. Na dnie tego stawu, popatrzcie, znajdują się korzenie. Tu kiedyś był las, tu kiedyś były jakieś zarośla. Te korzenie jeszcze zostały na dnie tego stawu. Staw jest już częściowo opuszczony, my mówimy żargonem takim rybackim. To znaczy, że jest już woda z niego wypuszczona. No oczywiście nie całkiem, bo całkiem będzie opuszczona dopiero po odłowie. Wodę z tego stawu, z tego pięknego stawu, wypuszczamy mnichem opustowym, to już wiecie. Ta woda pod tą grobelką przepływa rurą i wypływa tutaj. Ten odprowadzalnik odprowadza stąd wodę, ten odprowadzalnik jest wykoszony, zakonserwowany w ten sposób, żeby ta woda bez przeszkód mogła sobie stąd odpływać. Popatrzcie tutaj już na tym stawie. No, o tak może. Ciężko mi tą ręką jedną nagrywać. Ale spójrzcie, tu już widoczne są ryby. Wody jest coraz mniej, jak widzicie. Więc zagęszczenie ryb jest coraz większe. One się tutaj gromadzą. Jak dobrze się przyjrzycie, to tych grzbietów, tych pięknych karpi jest tutaj bardzo dużo. Ten kołeczek tam, no tu już pewnie wiecie, jak oglądacie te moje filmy, że to jest miejsce, gdzie karmimy ryby, gdzie karmiliśmy przez ten cały okres produkcyjny. Teraz już oczywiście jest za zimno, żeby ryby te handlowe karpie karmić. No i poza tym, no woda jest już spuszczana, już nie czas na dokarmianie ryb. Ryby, karpie w tej chwili już bardzo, bardzo mało albo wcale nie jedzą, nie żerują. I tak to wygląda. Piękny staw, sama natura. Popatrzcie, nie ma tu żadnej infrastruktury, nie ma żadnych kabli elektrycznych, nie ma jakiejś kostki brukowej, nie ma nie wiem czego jeszcze, asfaltu i tak dalej, betonu, bo w takich warunkach naturalnych hodowane są karpie. We wszystkich polskich gospodarstwach karpiowych w ten sposób to wygląda. Tutaj podejdę, zmienię rękę trochę. Podejdę i pokażę wam taką ciekawostkę, bo wiecie, że do stawu się wodę napuszcza i opuszcza przez takie urządzenia, one się nazywają mnichy. Więc mnich opustowy jest tamten, ten główny mnich opustowy. Mnich napustowy, no jest tam dalej po drugiej stronie tego stawu, ale tu jest taki dodatkowy mniszek, mniejszy, przez który no jest taka możliwość, żeby dolać wody ze stawu, który się znajduje obok. Popatrzcie, tutaj jest ten staw, który będziemy odławiać, a się obrócę o 180 stopni i jest staw jeszcze nieodławiany, pełen wody. W czasie odłowu tego stawu, który jest przygotowywany do odłowu, my z tego stawu będziemy napuszczać delikatnie wodę właśnie przez ten mniszek. Karpie, amury wykazują tą reotaksję dodatnią, czyli chętnie gromadzą się przy napływie, płyną pod prąd świeżej wody. Właśnie tutaj będzie ona wypływała i w tym zagłębieniu zwanym łowiskiem będziemy je odławiać. To bardzo dobre jest dla ryb i rybaków. Odłów jest szybki, sprawny, ryby się nie męczą. Cały czas ryby przebywają na tym przepływie, to bardzo dobrze dla nich. Ryba się czuje no, tak jak w spa często. Często używam tego porównania. Popatrzcie tutaj, tam kolejna taka ciekawostka może. Jest dodatkowe karmisko. No, tych karmisk na tym stawie jest kilka. O ile dobrze pamiętam, to chyba 7. Przepraszam, ale
Tu jest taka ciekawostka widoczna. Jest ten kołeczek wbity. On oznacza karmisko. A obok, spójrzcie, jest... Rybacy mówią, stoi woda, czyli jest zagłębienie takie. To te zagłębienie stworzyły ryby. One jedząc paszę zadawaną przez rybaków, gdzieś tam się poruszają ogonkami i wypłukują te osady denne z tego miejsca i tworzy się takie delikatne zagłębienie. No oczywiście to nic złego, aczkolwiek co parę lat powinno się przestawić tego kołeczka gdzieś tam troszeczkę obok, żeby te zagłębienie się nie powiększało, a jak się postawi ten kołeczek obok, będzie się sypało tam paszę, ryba będzie tam żerowała, to tymi ogonkami zasypie ten dołeczek, który powstał teraz. I tak to się odbywa, bez końca. Więc tak to fajnie wygląda. Tutaj są już rybacy, przynieśli takie szpilki, którymi, my tak nazywamy, takie pręty, którymi zabezpieczamy siatkę przy odłowie. Ryby są... Widzieliście już to w innych filmikach moich. Może uda mi się to pokazać na tym stawie. One są zagęszczane taką siateczką, żeby nie trzeba było ich trzymać, tej siatki. To takimi szpilkami właśnie sobie pomagamy. Tak to pięknie wygląda. Tutaj, moi drodzy, ten staw jest już na tyle opuszczony, że woda z niego nie odpływa już. My ten staw będziemy odławiali jutro, czyli za jakieś 24-22 godziny. Tej wody jest na tyle, że spokojnie sobie ona opadnie do takiego poziomu, żeby ten odłów sprawnie przeprowadzić. Więc podejdę jeszcze do... tu już jest sprzęt przygotowany do jutrzejszego odłowu. Podejdziemy jeszcze tam na ten mnich opustowy. Pokażę wam, że ta woda, rybka się tam, spójrzcie, nie wiem, czy to daleko, czy to będzie widać, ale tam już tak się zgromadziła na tym karmisku. No oczywiście ona już tam nie żeruje, tak po prostu się zgromadziła, bo jest tam pewnie taki dołeczek wykopany, jak na tym, który pokazywałem. Tej wody jest coraz mniej, więc ta rybka sobie już tutaj szuka jakiegoś dogodnego miejsca, żeby sobie pozostać do momentu odłowu. No oczywiście tak docelowo rybacy muszą tak opuszczać wodę, żeby ta ryba nie została gdzieś w jakichś takich niewielkich zagłębieniach na stawie. Ona musi tutaj sobie tak spokojnie wraz z opadającą wodą spłynąć. Jak będzie już tu w tym miejscu przed mnichem opustowym, ją tam pewnie widać. Ja nie widzę tutaj w tym swoim monitorku, ale pewnie będzie widać tam koło tamtego karmiska. Jest zgromadzona w miarę opuszczania wody. Ona się będzie tutaj bliżej gromadzić. A my wtedy tym mniszkiem dodatkowym puścimy wodę, mówiąc żargonem rybackim, i ta rybka sobie przejdzie tutaj. Tam jest, te miejsce jest płytsze, twarde, fajnie się stamtąd odławia ryby i jak już wielokrotnie mówiłem, ryba się tam czuje bardzo, bardzo dobrze, bo te miejsca przy mnichu opustowym, no one przeważnie są troszeczkę przymulone, tych osadów dennych jest tutaj więcej i się tak mniej przyjemnie łowi te ryby, bo trzeba chodzić po tym mule i na pewno gorzej się to odbywa niż w takich miejscach twardych przy mnichach napustowych. Ale ten mniszek nie jest napustowy, on jest fajnie tutaj tak skonstruowany, że to jest taki mnich dodatkowy, przez który można właśnie tą rybę zwabić przed odłowem. Spójrzcie dalej. Podejdziemy. Aha, to co wam mówiłem, że już bardzo mało wody z tego stawu odchodzi, ponieważ staw już jest na tyle, ta woda z niego jest już opuszczona, że spokojnie można delikatnie wstrzymać ten proces wypuszczania wody, bo jeszcze jest ponad 20 godzin. Ta woda spokojnie przez ten czas
sobie stąd odpłynie. No nie wiem, czy to widać, ale wielokrotnie o tym mówiłem. Produkcja rybacka odbywa się zgodnie z naturą. My swoje stawy odławiamy jesienią, wtedy kiedy nie ma już żadnych piskląt, nie ma żadnych jajek, które mogłyby się no, jakoś, nie wiem, uszkodzić w czasie opuszczania wody. Przeciwnie, to ptaki, które szykują się do zimy, które teraz intensywnie żerują, korzystają z tego, że rybacy opuszczają stawy i popatrzcie tam, no nie chcę ich płoszyć, ale tam jest sporo czapli, sporo mew, czapli białych nawet, gatunku chronionego, które tutaj korzystają z tych ryb o małym znaczeniu gospodarczym. To są przeważnie jakieś słonecznice, jakieś czebaczki amurskie, które znajdują się tutaj w tym stawie. I tak to wygląda. Oj, tak to jest, jak się idzie, patrzy się w kamerę, a nie idzie, nie patrzy się pod nogi. Potknąłem się o grabie, którymi rybacy czyszczą kraty, które są umieszczone w mnichu opustowym. Kraty, też już kiedyś mówiłem, kraty uniemożliwiają rybom wypłynięcie razem z wodą. Ja wam to może jakoś pokażę. Zajrzymy teraz do mniszka. Tam jest krata. Woda bardzo słabo teraz z tego stawu odchodzi przez tą kratę, bo jak my mówimy znowu w żargonie rybackim, krata jest zabita, to znaczy czy zagoniona. Do tej kraty dopłynęły liście, jakieś roślinki, które ryby zruszają z dna, jakieś osady denne. I jest po prostu tak zalepiona, że bardzo słabo woda z niej przez nią przepływa. Dobra, pomału, muszę teraz patrzeć pod nogi. No i ten przepływ jest na tyle mały, że spokojnie ta woda sobie z tego stawu nam odpłynie. Tak to wygląda. Piękny kilkudziesięciohektarowy staw, smaczna, zdrowa ryba, nie karmiona żadnymi, nie wiem, jakimiś smarami. Ostatnio była taka afera, nie wiem, czy słyszeliście, że kurczaki były karmione jakimś towotem, czy nie wiem, jakimiś smarami sztucznymi. Tutaj popatrzcie, ktoś kiedyś mi zarzucił jakoś w komentarzach, tak nieładnie skomentował, że ale wy pewnie sypiecie tyle wapna, że te dno stawowe jest takie bez roślinności, że takie jest takie piaszczyste. No to, że te dno jest takie piaszczyste, to bardzo dobrze. To jest dobry znak dla rybaków. To znaczy, że ryba mocno, intensywnie żerowała. Bo przecież ryby nie jedzą tylko karpie. Mówiąc ryby, to mam na myśli karpie. Karpie nie jedzą tylko tej paszy, którą rybacy wsypią na te karmiska zaznaczone tymi kołkami. Ryby, karpie, wielokrotnie o tym mówiłem, wypasają się jak owieczki na hali, czyli jedzą to, co sobie znajdą na tym dnie stawowym i jak jest ich sporo tutaj w stawie, jak intensywnie żerują, to te dno tak wygląda właśnie. My mówimy, że ono jest przerobione przez ryby, to bardzo, bardzo dobrze. To oznacza, że można się spodziewać w tym stawie dobrych plonów, bo gdyby ryb tutaj nie było, te dno byłoby zarośnięte, no to w konsekwencji doprowadza po paru latach do tego, że staw się wypłyci, zarośnie tak, że po prostu po wielu, wielu latach byłoby tutaj bagno, a nie staw. Nie byłoby zbiornika wodnego, tylko byłyby jakieś mokradła. Można je zaobserwować chociażby w pobliskim Poleskim Parku Narodowym. Tam nie ma prowadzonej gospodarki rybackiej i tamte stawy właśnie tak wyglądają, już zarośnięte bardzo mocno. Oczywiście są to ekosystemy, w których żyją różnego rodzaju zwierzęta, no ale ryby już niestety, no,
przecież w takich gęstych roślinnościach wodnych no nie będą żyły, bo nie będą miały do tego warunków. Tak to wygląda, słoneczko coraz wyżej. Cóż mogę Wam jeszcze powiedzieć? No chyba tyle. Tak pięknie to wygląda. My karmimy rybacy, w ogóle w gospodarstwach karpiowych karmią swoje ryby paszami zbożowymi, to głównie pszenica, pszenżyto, kukurydza, jęczmień, to głównie jest podawane rybom, ale jak już wspomniałem, taką podstawą jest to, co sobie ryby znajdą na dnie. Cześć, witam Was już kolejnego dnia. Popatrzcie, od kilku minut trwa odłów. Tam te łowisko przy mnichu opustowym jest przegrodzone siecią. Popatrzcie, ile tu jest, ile tutaj już jest rybki. Ta sieć sprawia, że te ryby no nie wysuwają się tam dalej na staw i łatwo je odłowić. A tutaj, tak jak Wam mówiłem, pod ten prąd świeżej wody zebrały się karpie, amury i tutaj je również przegrodziliśmy siecią po to, żeby je łatwiej odławiać po prostu. No światło kiepskie, poranek, ale patrzcie, jak to wygląda. Tu rybacy naławiają dużą sufatą do takiego kosza. No ja zaraz będę musiał podejść, szybciutko podać i trochę Wam jeszcze później poopowiadam. A tak to wygląda z wnętrza ładowarki. Spójrzcie, rybacy naławiają tam ryby sufatami, umieszczają w tym dużym koszu. Jak już kosz jest pełny, to ładowarka podaje to na stół sortowniczy. Tak to się pięknie odbywa, wszystko bezboleśnie dla ryb. Patrzcie, to są karpie o średniej masie 1,80 kg. Karpie trafiają tam do tamtego rybowozu, beczkowozu. Popatrzcie, a inne gatunki, tu są przygotowane baseny na inne gatunki, na amury, na tołpygi, na szczupaki, sumy. Tak to wygląda z góry, popatrzcie. Piękna, zdrowa ryba, czysta, my mówimy, to znaczy na razie bez żadnych innych gatunków. Te ryby no, mają tak w naturze, że się same sortują. Najpierw idą karpie, duże, ładne, piękne karpie. Można powiedzieć, że te ryby, karpie ciepłolubne, zmiennocieplne, są w takiej naturalnej anestezji. Ten stres związany z odłowami odczuwają bardzo, bardzo słabo, bo woda jest zimna, jest w ogóle na dworze zimno. Ponadto dopływa cały czas ten prąd świeżej wody. To są bardzo najlepsze w zasadzie warunki do odłowu ryb. W taki sposób odławiamy swoje karpie. One tu w ogóle nie czują w zasadzie stresu. Karpie to ryby bardzo odporne na wszelkiego rodzaju manipulacje, ale mimo to popatrzcie, jak rybacy bardzo delikatnie się obchodzą z rybami. Nikt tutaj rybą nie rzuca, nie kaleczy jakoś. Wszystko się odbywa ręcznie, delikatnie. Popatrzcie, usuwane są tutaj amury oddzielnie, bo one, jak już wspomniałem, idą tutaj do oddzielnego po prostu magazynu. Wszystko się odbywa delikatnie, z zachowaniem dobrostanu. Piękny karp, piękny amur, doświadczona kadra pracownicza. Kiedy karpie odczuwają brak tlenu, kierują otwór gębowy ku górze, chwytając powietrze atmosferyczne. Zaraz zobaczycie, jak tu jest w basenie. Nie wiem, jest dobrze, światło widać. Popatrzcie, to komfortowe warunki, cały czas bąbelki tlenu unoszą się ku górze. Ryba nie dzióbkuje. Dobra, bo przeszkadzam chłopakom, już wychodzę. Kolejna szalka, czyli 40 kg trafia do basenu.
mimo tego, że tutaj w tym miejscu wody jest bardzo mało, popatrzcie, rybom widać grzbiety, to ryba nie dzióbkuje, zachowuje się w sposób normalny, nie brakuje tu jej tlenu. To dlatego, że ta świeża woda cały czas tutaj dopływa z prawej strony, no i jest zachowany ten przepływ, bo poziom wody się nie podnosi. Tyle wody, ile przybywa, tyle tym michem opustowym jest wypuszczane. No, to są dla ryb komfortowe warunki. W stawach karpiowych hodowane się są, jak wiecie, nie tylko karpie. Piękny egzemplarz amura, amura białego. Ryba roślinożerna, wypuszczę ją na wodę. No, oczywiście przewaga jest karpi pięknych, królewskich karpi. Karpie bezłuskie. Bezłuskie, smaczne, ekologiczne, karmione paszami naturalnymi. No, zdarzają się również karpie pełnołuskie. Poczekajcie chwilę. Gołymi rękoma go tak wezmę do góry. Popatrzcie, jaki ładny, piękne ułuszczenie. Pięknie błyszczy w słońcu. A obok tutaj mam jeszcze tą pygę, pokażę wam. O, one też są hodowane razem z karpiami. Wiecie? Jeszcze raz. Kolejna próba. Tak wygląda tą pyga pstra. No na koniec jeszcze zachęcę was do kupowania i spożywania karpia. To bardzo smaczna i zdrowa żywność, produkowana w ekologicznych, naturalnych warunkach. Pozdrawiam.